W marcu 2022 roku dobrze oceniło Zakład Ubezpieczeń Społecznych 49% Polaków. To wzrost o 6 punktów procentowych do instytucji w ciągu pół roku. Z sondażu wynika, że notowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są lepsze niż przed 6 miesiącami. 6-punktowy wzrost dobrych ocen był spowodowany tym, że zmniejszyła się liczba osób, które pół roku temu były niezdecydowane co do opinii na temat ZUS-u. Nastąpił wśród nich spadek z 24 do 18%. O działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z aprobatą wypowiada się blisko co drugi badany, a krytycznie co trzeci. Zakład nieco lepiej oceniają kobiety. Jest ich 51% wobec 46% pozytywnych ocen mężczyzn. Zadowolenie częściej niż inni wyrażają osoby w średnim wieku i starsze. Od 46% dobrych ocen w grupie wiekowej 35-44 lata do 71% w grupie powyżej 65 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych należy do tych instytucji publicznych, które w ostatnich latach zanotowały najwyższy wzrost pozytywnych ocen. 7 lat temu, w marcu 2015 roku, zakład dobrze oceniało zaledwie 28% Polaków, a 12 lat temu, w kwietniu 2010 roku, 22%, czyli aż o 27 punktów procentowych mniej niż w marcu 2022 roku. Badanie oceny działalności instytucji publicznych opublikował w kwietniu 2022 roku CBOS.